Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na obejrzenie filmu, w którym będę pokazywała, co zamówiłam z katalogu 13. Przedstawię pokrótce, oczywiście, najfajniejsze oferty, najbardziej takie, wiecie, opłacalne i takie atrakcyjne z katalogu 14. A pokażę Wam tylko, jak wygląda katalog 15. Jaka okładka, to po prostu szok. Porównajcie sobie. 13, 14, a 15. Coś pięknego. I tutaj będą nowe perfumy. Tego nie będziemy dzisiaj oczywiście przeglądać. I mamy tak. Na początku chciałam Wam opowiedzieć o mojej pielęgnacji, którą używam bodajże trzeci tydzień od momentu, kiedy opublikowałam film o nowej pielęgnacji z Oriflame'u. Wstawię Wam zakładkę, kartę. Jest to pielęgnacja, która wpływa na skórę, ale też na nasze zmysły i odczucia i nastrój. Mamy pielęgnację z linii Wellosophy. Tak, to już wiecie. Wszystkie linki będą pod filmem. Nagrałam dzisiaj rano film z pielęgnacją, którą wstawię też na shorta. Pokazuję Wam, co używam. Rano umyłam twarz żelem Wellosophy. To jest Calm and Balm Cleanser. To jest żel oczyszczający Wellosophy, ukojenie i równowaga. I mamy tutaj miłożąb japoński, adaptogen o właściwościach ochronnych i kojących. Słuchajcie, bardzo dobrze mi się ten żel sprawdził. Obawiałam się, że starczy mi go na parę dni, a trzeci tydzień leci i mam go jeszcze tyle. Jest tutaj tylko 95 ml. Niemniej jednak jest bardzo wydajny. Jest po prostu taki, jak ja lubię, że jedna pompka wystarczy na umycie twarzy, szyi, wiecie, z tyłu szyi, uszy, no ja to dekolt przeciągam. Także nie tylko twarz, ale i szyja i dekolt. Następnie oszuszyłam się, no i przyszłam do pokoju właśnie nagrywać. Taka jest maseczka złuszczająca, powiedzmy potocznie złuszczająca. Jest to taki eksfoliant i energetyzer. Maska z... Powiem Wam, że to działa coś na zasadzie tego peelingu enzymatycznego stołpy. Tak mi się skojarzyło, ponieważ rzeczywiście po nałożeniu maseczki i później zmyciu czuję takie jakby zdarty na skórek, czyli taka jest delikatniejsza skóra, bardziej tkliwa, ale nie podrażniona absolutnie. I mamy tutaj złuszczające nasiona senesu, adaptogenu wzmacniającego blask cery. Po 3 tygodniach, mogę tak już nazywać, że po 3 tygodniach zauważyłam naprawdę oczyszczenie porów. Zniknęły mi drobne kaszaczki, które tutaj miałam na skroni, takie białe zaskórniki, i pory mi się zmniejszyły, zwężyły po prostu, bo na skórek otaczający pory został usunięty przez tą maseczkę. Używałam jej już 4 albo 5 razy, tak co drugi, trzeci dzień. No, jestem bardzo zadowolona, jak nie lubiłam tego typu produktów, to ta mi nie przeszkadza, po prostu z przyjemnością się jej używa. Jest to żel, taki przezroczysty żel. I ona ma za zadanie właśnie złuszczyć nam martwy naskórek i zostawić skórę czystą, taką mięciutką, taką cienką, w dobrym z tego słowa znaczeniu, wiecie, nie taką grubą, tylko taką fajną. No, naprawdę super maseczka. I potem już przychodzi cały mój rytuał pielęgnacyjny, czyli podobna sprawa jest z tą mgiełką 100 ml. Też obawiałam się, że będę miała ją bardzo krótko, natomiast no, jest jej ponad połowę. Jest jej sporo. A widzicie, jak wstawiam z boku ten film, że ja po prostu tą mgiełkę psikam tak po całej twarzy. 2 razy przejadę. No, jest i zapach. Jest po prostu rewelacyjna. Jest to mgiełka do twarzy, Wellosophy, nawilżenie i energia.
I adaptogeny, które mamy tutaj zawarte, to jest energetyzująca moc rzęszenia syberyjskiego adaptogenu o działaniu ochronnym. I naprawdę natychmiast odświeża, ożywia, jest taka nawilżająca. I po całej pielęgnacji, o której zaraz powiem, po całej pielęgnacji, jak wychodzę z pokoju, mam wrażenie, że mam skórę ukojoną, ale taką schłodzoną, taką, wiecie, taką świeżą, rzeźką. Naprawdę bardzo, bardzo mi się też ta mgiełka sprawdziła. Mgiełka może być na makijaż, tak nie stosowałam. Ja ją stosuję jako tonik, bo ona też tonizuje skórę i właśnie po umyciu łagodzi. Następną rzeczą, którą nakładam, jest niewątpliwie kończący się mi już krem pod oczy. Oczywiście z tej serii Wellosophy. I co tutaj mamy? Zakochane w skórze adaptogeny. Jest tutaj rzęszeń, to jest gładkość i nawilżenie. Rzeczywiście to jest taki balsam pod oczy. Pięknie wyglądają na tym korektory. Fajnie się kładą, rozkładają i nie ciastkują, nie wchodzą w zmarszczki. Nawilża drobne, wygładza drobne zmarszczki i nawilża okolice oczu. I tak samo działa tak jakby rozjaśniająco. Naprawdę też jest bardzo, bardzo dobry krem pod oczy. I tu będę już niedługo rozcinała tę tubkę. Bo w stosunku do innych produktów ten krem, no ja trochę więcej go daję wieczorem. Bo tutaj taka maleńka kropelka wychodzi z jednej pompki. Czyli na dzień starczy. Po jednej pod oko każde. A na noc daję po dwie pompeczki. Czyli takie dwa ziarenka. Też jestem bardzo zadowolona z tego kremu i nie odczuwam potrzeby dodatkowego jakiegoś nawilżania, jakiegoś bardziej treściwego produktu nie potrzebuję. Jest tak w punkt na wilgotność, na gładkość, na konsystencję, treściwość. Jest w punkt. No i następny krok u mnie to serum. Serum Wellosophy, tutaj jest pompka Airless. Tak, wszystko wychodzi od dołu, zasysa, wyciąga i nie dostaje się tam powietrze. Jest to serum, 86% składników pochodzenia naturalnego, gładka skóra, spokojny umysł. To serum ma przepiękny, delikatny zapach i jakby Wam najbardziej tak opisać ten zapach, to jest taki zapach nieokreślony, ale zapach czystości i takiego spa. Jakbyście byli gdzieś w jakimś właśnie spa, przy takich aromatach pielęgnacyjnych. Świeże otoczenie, świeże powietrze i takie wyciszenie, totalne wyciszenie. Posiada w sobie liście galangalu, ja tutaj oczywiście czytam, bo ja bym tego nie zapamiętała. Adaptogen przyciągający wilgoć. Słuchajcie, odczucie na skórze jest nie do opisania. Jest tak wydajne, jedną pompką, którą właśnie widzieliście w filmie, albo jeszcze leci, nie wiem, to jedną pompką zrobię, tak potocznie mówiąc, zrobię twarz, szyję, dekolt. Tylko ta pompka jest taka dosyć pokaźna. Nie jest tak, że wychodzi kropelka tak jak kremu pod oczy. Ale mamy tutaj też owoce cytryńca chińskiego. I to jest adaptogen przeciwdziałający starzeniu. Serum do twarzy jest po prostu rewelacyjne. I rano, i wieczorem. Jest wystarczające jako nawilżenie i przygotowanie skóry pod nałożenie kremu. I całą moją pielęgnację poranną i wieczorną, zaraz Wam dodam coś o wieczornej, bo tutaj poranna tego składnika, tego produktu nie zawiera. I na końcu Wellosophy Plump and Balance Face Cream. Tak, podobnie jak w tamtym serum jest pompka Airless. Też jeszcze mam, no i ja naprawdę się bałam, że te produkty zużyję w mig. Ale są i są i są. Jestem bardzo zadowolona, że są wydajne. Mamy promocję, ja jeszcze czytam ze starego katalogu, bo tak mi jest po prostu prościej, tutaj łatwiej. Zaraz Wam pokażę nowy, to już tak przelecimy szybko. I teraz tak. Jest to krem do twarzy Wellosophy Jędrność i Równowaga. 94% składników pochodzenia naturalnego. Natychmiastowe głębokie nawilżenie plus ciągłe nawilżenie przez cały dzień. I właśnie wychodząc z pokoju wieczorem na przykład, czy
czy rano, czuję na skórze dziwne, ale bardzo przyjemne chłodzenie, takie odświeżenie, otulenie, absolutnie nie tłuste. Na tym kremie pięknie leżą podkłady, już Wam to właśnie wspominałam w którymś filmie. Naprawdę każdy podkład, no z reguły te z Oriflame i jakiś tam testowałam jeszcze inny, tak sobie to leży super. Naprawdę jest krem też w punkt pod względem treściwości, konsystencji, wydajności. Jedna pompka, twarz, dekolt, szyja. Zapach jest przepiękny, podobnie jak... i co jeszcze ma właśnie? Adaptogeny to są tak, owoce cytrynca chińskiego i ashwagandha, czyli odżywczy, rewitalizujący adaptogen. A ashwagandha jest ostatnio bardzo modna. On tak, naprawdę ta cała pielęgnacja połączona ze sobą. Ja odstawiłam wszystko inne, co do tej pory używałam, nawet pootwierane. Zaczęłam używać tej pielęgnacji i rzeczywiście skóra jest wyciszona, taka uspokojona, ale też jestem jakby tak umysłowo trochę uspokojona. Nie chcę tutaj, wiecie, mówić, że ta pielęgnacja hipnotyzuje, ale to mi się nasunęło. Po prostu działa na zmysły tak bardzo kojąco, uspokajająco i odprężająco. Jest rewelacyjna. Nie zrobił mi się ani jeden syfek przez cały czas używania tej pielęgnacji. A mam lata przejściowe i czasami skóra płata różne figle. Miałam koło ucha, zeszło mi wszystko, nie mam nic, mam gładziusieńko. Koło ucha miałam takiego prypcia, tak urósł, ale zniknął. I właśnie te drobne kaszaczki. Podobnie zauważyłam zmniejszenie właśnie porów i teraz jak nałożę jakiś suchy podkład, suchy, no taki wiecie, zastygający, suchawy, to powiem Wam, że nie podkreśla mi zmarszczek, których niby nie widzę, których niby nie ma, ale one są, ale właśnie ich nie ma. No. Dobrze, i to by było na tyle z dziennej pielęgnacji, bo na wieczór, i tu jest kwestia sporna, wszyscy mówią, że tym eliksirem upiększającym, eliksir piękna, tak, że to jest eliksir piękności, że tym zamykamy całą pielęgnację. Eliksir na noc, pełna energii skóra, zrelaksowany umysł. I tutaj mamy czystek kreteński, adaptogen przynoszący skórze ukojenie. Rozgrzej w dłoniach kilka kropli eliksiru, wdychaj zapach i delikatnie masuj skórę okrężnymi ruchami. Nałóż odrobinę na nadgarstki, by jeszcze bardziej się zrelaksować. Ja Wam wstawię, bo tutaj akurat nie ma napisane. W katalogu nie ma właśnie, kiedy go nakładać, ale mówią, że słyszałam, że całą pielęgnację tym zamykamy. No, ja to daję przed serum. Ja to po prostu od razu daję jako... Wam pokażę, jaka to jest konsystencja. Ja to daję właśnie przed serum. O, to jest taki... Wygląda na olejek, prawda? Ale to jest bardzo płynny żelek. To nie jest tłuste. To się przepięknie wchłania. Pachnie obłędnie, po prostu obłędnie pachnie. Tym można sobie zrobić aromaterapię. Naprawdę. I nie pachnie mocno, tylko tak delikatnie, ale intensywnie. No wiem, że to takie są trochę oksymorony, ale delikatnie, delikatna intensywność, intensywna delikatność, tak. Oksymoron w punkt. Jest przecudny, po prostu ten eliksir jest genialny. Ta pielęgnacja, jak mi się skończy, to zużyję to, co mam w zapasach i oczywiście do niej wrócę, bo czuję się z nią wyśmienicie. Czuję się z nią rewelacyjnie. Pamiętacie film na pewno o Mary Kay, gdzie po użyciu może dwukrotnym, już byłam zakochana w pielęgnacji. No tutaj powiedziałam nie. Jeżeli Wam coś polecę, to już właśnie pielęgnację przetestuję gdzieś do 3 tygodni, żebym mogła o niej coś powiedzieć więcej. Czuję się z nią rewelacyjnie i polecam naprawdę wypróbować sobie, nawet kupić próbki
wysłałam może dwóm osobom te próbki, są zachwycone i zamówiły. Dobrze, i to by było ile? 18 minut, brawo. Z pielęgnacją moją, ukochaną, można powiedzieć, już taką naprawdę ukochaną pielęgnacją. Tak, z taką wielką przyjemnością siadam rano do pielęgnacji i wieczorem do pielęgnacji zasiadam, taka, wiecie, no i już będę sobie nakładać te cudowne produkty i wdychać ten niesamowity, delikatny zapach. Są świetne. Przechodzimy do zamówień. Słuchajcie, zamówiłam, dosyć sporo się uzbierało. Więc tak, ja już będę, coś może wstawię, ale fakt jest, że nie mam za bardzo czasu na montaż, więc przelecimy katalog kolejny, tak po prostu ręcznie. Nie mam czasu zmontować bardziej skomplikowanego filmu. Montażu skomplikowanego nie mam czasu robić. Dobrze, zamówiłam i tak jak tu na stole sobie poukładałam, tak Wam właśnie zaraz pokażę. To było chyba z katalogu wcześniejszego, czyli 13. Widzieliście moją pielęgnację na tym filmie, to już siedziałam w nowym moim szlafroczku i na nóżkach miałam kapcie na stópkach. Nowe, zielone. Nie lubię tego koloru i mam do Was prośbę, czy napiszcie, bo ja nie lubię tego koloru. Wydaje mi się, że wyglądam w nim trochę jak śmierć, ale napiszcie mi, czy mam rację, czy nie, czy jest mi dobrze, czy właściwie, no wiecie, nie muszę nagrywać w tym. Po domu jak chodzę, też na siebie nie patrzę często w lustro, tak jak ja wyglądam, no ale szlafrok jest świetny. Jest bardzo milutki, kapcioszki są przemiękkie i takie, wiecie, porządne, nie jakieś takie klapecki, tylko po prostu fajne kapcie. Też Wam gdzieś wstawię. To była nagroda do wybrania właśnie przy zamówieniu z katalogu już 14. I szlafrok, i kapcie razem kosztowały mnie 9,90. Dobrze, teraz tak, zamówienie. Były w promocji w bardzo dobrej cenie olejki do demakijażu Nove Age. Wzięłam sobie dwa na zapas, a jeden, który teraz używam, to już mi się kończy. Pokochałam, daje mi to, co potrzebuję. Pięknie rozpuszcza makijaż, nie szczypie w oczy, nie robi mgły, jest bardzo wydajny. Ja daję dwie pompki. Dlaczego daję dwie pompki? Wystarczyłaby mi na twarz jedna pompka, tylko czasami mam makijaż właśnie... Tak, jedna pompka starczy na taki lekki makijaż, ale mam czasami mocny, po filmie, po nagraniu, więc daję dwie pompki, bo jeszcze podkładem maluję szyję, tak? Troszeczkę wyrównuję kolory czy dekolt, ja to wszystko rozpuszczam tym olejkiem. Więc jest wydajny, naprawdę jest wydajny i jest genialny. Jest bezzapachowy, Bio Lipid System. Podlinkuję, poczytajcie, żeby nie przedłużać filmu, ale ten olejek wart jest swojej ceny, a ta cena, będąc klubowiczem czy partnerem biznesowym, waha się od 25 do 38 zł. Oczywiście w cenie regularnej on kosztuje chyba 80. Także polujcie, jak będzie w katalogu, warto, 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 warto. Następny produkt to wzięłam sobie spróbować, bo nigdy nie miałam, ale składniki zapachowe mnie skusiły. Patrzcie, jaka piękna butelka. Jeszcze nie używałam. Poppy and Vanilla Hand and Body Wash. Do rąk i ciała. I tutaj mamy mak i wanilię. Więc to połączenie bardzo mnie skusiło. Aż wiecie co? Muszę to powąchać, bo jeszcze nawet nie wąchałam. Czuję coś rześkiego. Może wanilia się lekko przebija, ale bardziej jest takie świeże. No. Tak, to jest mak i wanilia. Następną rzeczą, którą zamówiłam osobno gdzieś po prostu, to już mówię, połączę katalogi 13 i 14, te zamówienia. Zamówiłam sobie olejek ze względu na moje ręce z awokado. Uwielbiam zapach awokado w kosmetykach, więc Body and Hair Oil, tak? 100 ml do ciała, do włosów i ciała, ale ja będę właśnie do ciała, czyli konkretnie do dłoni. Rzadziutki, także wiecie, no zobaczymy, jak to pachnie teraz przy Was, bo jeszcze nie otwierałam. Tak, jest mój zapach awokado. Super, zaraz sobie zobaczę na ręku jedną kropelkę. Fajnie, bo jest taki dziubek, nie dziubek, tylko koreczek z dziurką. Super,
O, zobaczymy, czy... Ale pięknie na błyszczu. Oj, tak. Ach, jaki to jest zapach, cudowny. Od razu ręce sobie nawilżę. Moje już się ręce prawie wygoiły, jeszcze tylko na kosteczkach troszkę zostało, ale już widać załamania skórne, tak jak tutaj pomału, bo widzicie, tu najbardziej miałam wysypane. Ale już nie jest to takie bardzo brązowo, sine, jak było, tylko takie czerwone. No trochę mi skórka schodzi, bo jeszcze mocną maść na noc użyłam dzisiaj. Zamówiłam sobie moje ukochane żele do mycia twarzy. Żele do mycia twarzy z serii Optimals. Dwa na zapas. Tylko teraz właśnie, no... To jest taki żel, który jest przezroczysty i ma niebieskie drobinki w sobie, takie kapsułeczki, które się pod wpływem tarcia o skórę rozpuszczają i oczyszczają. Bardzo dobry żel, chyba najbardziej te produkty polubiłam z takich żelów do oczyszczania twarzy. I myślę, że żeby oszczędzić tamten, to tamten sobie zostawię może na rano. A tak doczyścić porządnie, to tym. Następne produkty to wzięłam sobie i będzie to pewnie na rozdanie. Tender Care w nowym zapachu jest. Takie brązowe, fajne opakowanie. I to jest Cocoa Butter, czyli masło kakaowe. I jedno zobaczymy, jak to wygląda. Tak dwukolorowe. Do zjedzenia, do posmarowania kanapki. Tak, jedno sobie zostawię. A drugie pójdzie do Was na rozdanie. Zbieram teraz kosmetyki na 1500 subskrypcji. Tak, 1500 i będzie rozdanie kolejne. Następnie zamówiłam sobie, teraz już chyba z tego nowego katalogu, Royal Velvet. To jest seria zmieniona, wzbogacona. Też Wam podlinkuję, żeby tutaj za długo o tym nie piać. Miałam już Royal Velvet kremy na dzień, na noc. Miałam kapsułki z Royal Velvet i byłam bardzo zadowolona. Więc bez obaw sobie wzięłam do wypróbowania krem na noc i krem pod oczy. Kremu na dzień nie brałam, z uwagi na to, że ma chyba 25 SPF. Ja nie lubię kremów pielęgnacyjnych z SPF-em. Nie lubię, nie wiem dlaczego, po prostu nie lubię. Jest to dobre, jak zapomnimy nałożyć SPF-a, bo zawsze jakaś tam ochrona jest, ale wiecie, no, jak ktoś tak bardzo chroni skórę, to sobie nakłada kremy typowo SPF-y, a nie takie kremy pielęgnujące. Jest to ujędrniający krem na noc z czarnym Imperial Iris Infusion z irysem. A jakim, czy czarnym, czy białym, czy jakim? Nie wiem. Poczytajcie, jak Was interesuje. Ja już miałam kilka razy produkty z serii, z tej linii Royal Velvet i byłam bardzo zadowolona. Krem pod oczy, to wiecie, już nieraz Wam pokazywałam, że tych kremów pod oczy przy jakiejś okazji właśnie produktu zwalniającego z opłaty za przesyłkę, czy jak był w promocji, zawsze go kupowałam. Zawsze, zawsze i byłam z niego zadowolona i jestem nadal. Mam tutaj prawie całe opakowanie, a ten już jest w zapasie. I teraz do kremu można było kupić za, już Wam mówiłam, o, bo mam, przepiękne są, tak, takie niewyczuwalne w ogóle, nie przeszkadzają. I słuchajcie, nie będę tego otwierała, bo tutaj są te kolczyki. Tak, zamówiłam je, mimo że mam już, ale zamówiłam je dla Was. I na 1500 subskrypcji oczywiście te kolczyki będą się znajdowały w paczce. Są przepiękne. No, tusz, który już znam i bardzo lubię, The One, 5 w jednym Wonder Lash. Tak, to bardzo lubię ten tusz i zobaczymy, czy to też pójdzie do rozdania, czy będę używała. Teraz, słuchajcie,
Teraz na koniec pokażę Wam tak. Trzy podkłady to jest zamówienie klientki, klientek właściwie można powiedzieć. Trzy podkłady. I to są podkłady dwa w odcieniu light ivory, a jeden w odcieniu light beige neutral. Ale pokazuję jeden Eternal Glow, który ja już zużyłam do cna. Teraz sobie nie zamawiałam. Te trzy są dla moich klientów. Były do tych podkładów pędzle. Są. Oczywiście przejrzyjcie sobie katalog, bo wstawię linka. Ja tylko na końcu jeszcze tylko zwrócę uwagę właśnie na pewne produkty, bo nie chcę za długo, żeby było. Patrzcie. Dwa pędzle. Jeden jest zamówiony przez klientkę, a drugi zamówiłam dla Was na rozdanie. Nie umiem go wyciągnąć. I teraz, żeby była ścisłość, na rozdanie to jest ten pędzel przepiękny. O. Taki mięciusi. I do mokrych, i do suchych produktów. Tu jest taka troszeczkę jakby gumowa rączka. Także mam dwa pędzle i nie zawaham się ich użyć. Oczywiście jeden dla Was na rozdanie. Jeszcze sprawdzę, bo telefonem Cię nagrałam, sprawdzę w telefonie, po prostu nie chcę mi się teraz już odrywać, przerywać. Czy coś jeszcze zamawiałam, to najwyżej Wam jeszcze szybciutko wstawię, co to było. A na dzisiaj to już będzie koniec zamówień. I teraz szybko, aha, dobra, no widzicie, leży przede mną ślepota. Zamówiłam jeszcze tą kopertę, bo ja zawsze składam zamówienie, przynajmniej staram się w pierwszy dzień katalogu, więc wtedy jest za złotówkę koperta z całą pielęgnacją Novage Plus. I tutaj mamy zawsze 5 saszetek, czyli każdy produkt z danej kolekcji, z danej serii. Tu akurat mamy serię Blemish plus Age Defy Routine. No i to wiecie, to też do Was pójdzie do przetestowania, kto wygra rozdanie. W ogóle szykują się rozdania, tak, na 1500 i jeszcze będę miała dla Was jedno rozdanie, niezwiązane z Oriflame, to zobaczycie niedługo. Też powiem, co będzie w paczce. Chyba to wszystko. Tak, chyba to wszystko i teraz szybciutko katalog. No wiecie, no dobrze, to kwestia gustu. Akurat okładka, mimo że te panie mi się bardzo podobają, to całość jako katalog, okładka mi się nie podoba. Dobrze, lecimy. Co tu mamy? To jest ta seria, o której mówiłam. Żeby się nie odbijało. O Jezu, jak to pokazać. To jest ta seria, o tak będę pokazywać. To jest ta seria właśnie Royal Velvet. Krem na dzień, krem na noc i krem pod oczy. I to jest tak, 40+, poprawia jędrność skóry, udoskonala kontury twarzy, redukuje widoczność zmarszczek. I właśnie przy zakupie, tu mamy wszystko opisane, słuchajcie, możecie sobie zerknąć, bo te produkty naprawdę polecam też. Kolczyki są za 29,99 przy zakupie właśnie produktów, jednego produktu ze strony 6-8. Czyli albo kremu pod oczy, albo kremu na noc. No i tak wyglądają tutaj z bliska. I tutaj mamy właśnie ten Tender Care za 9,99. Oczywiście ja podaję ceny katalogowe, bezrabatowe, bez rabatów. Inny rabat jest dla klubowicza, inny rabat jest dla partnera biznesowego. Tutaj zwrócę Wam uwagę, że są nowe, w sensie ulepszone kolorystycznie produkty w kulkach do twarzy. Bardzo dobra pielęgnacja celular, 40+, to jest, tak? I tutaj też muszę Wam zwrócić uwagę, że w tym katalogu mamy za 89,99 cudowne kapsułki z takim olejkiem suchym. Ja to daję zamiast serum, to są te rybki, jest to genialny produkt. Podobnie kremy Novage, świetne.
I tutaj mamy troszkę akcesoriów, takich wiecie, torebki, szal, świeca, chwila spokoju, zegarek, coś takiego. Dalej mamy, o i tutaj jeszcze dzisiaj sprawdzałam, słuchajcie, weszły znowu do sprzedaży te przewspaniałe balsamy do ust i ani jeden z nich nie jest dostępny. Na pewno bym zamówiła, ale wszystkie mają krzyżyki. Może dostarczą do magazynu, nie wiem, ale to jest tak, raz, że to jest takie nawilżanie, efekt pełniejszych ust i ochrona w jednym, a przy okazji troszkę koloryzacji. Wiecie, że ja to kocham i uwielbiam i zawsze do filmu sobie tym smaruję. No niestety nie są w tej chwili dostępne, ale sprawdzajcie, sprawdzajcie, bo się mogą pojawić w każdej chwili. Tutaj mamy już kolorówkę ust. Jeżeli ktoś potrzebuje, zapraszam. I teraz tak, nie było, jak składam zamówienie, nie było, dzisiaj weszłam, jest. Więc wrzuciłam do koszyka przy kolejnym zamówieniu z tego katalogu, oczywiście to zamówię. Mówię o pudrze do brwi, muszę to przetestować, bardzo mnie to kusi. Mamy w odcieniu jaśniejszym i ciemniejszym, czyli zamówię prawdopodobnie ten ciemniejszy, medium brown, bo taki też używam. Żel, brow care, medium brown i pasuje mi odcień, więc myślę, że to jasne to za jasne dla mnie by było, a to drugie to jak najbardziej. Wypełnij luki, upiększ łuki. Tak, takie hasło fajne. Bardzo ładne kolory cieni do powiek, takie jesienne. Dalej z tym tutaj jadą, tak, z tą kolorówką taką letnią. W dalszym ciągu nie ma mojego ukochanego bronzera. Hot chocolate. Tylko jest paletka i sztyfty i róż jest piękny. Stunning Rose jest pięknym różem. Ten Dazzling Brown też mam, ale to zostawiam sobie do testów, albo jeżeli nie będę ja używać, to dołożę do paczki może. Kolory jesieni, słuchajcie, paznokcie. No nie wiem, no kurczę, to kolory jesieni są. Tutaj te, nie wiem, czy to jesienne te kolory. Ja bym bardziej powiedziała, że to letnie. Ale jakiś burgundzik, stąd wybrać, czemu nie? No, ten na górze piękny kolor. Pielęgnacja paznokci, bardzo polecam, o właśnie, bardzo polecam, słuchajcie, to serum do paznokci. I utwardzacz. No, po prostu fajnie wszystko leży i wiecie co, ja ostatnio wymyśliłam, że wezmę sobie, posmaruję tym utwardzaczem, to wyschnie. Nałożę normalnie hybrydę, znaczy lakier hybrydowy do lampy, potem top i jest ładnie. Tu mam inny, bo ten mi się zdarł, to domalowałam sobie tutaj lakierem z Oriflame. No tutaj już bardzo jesiennie się robi, piękne zdjęcie. Pomadeczki i lakiery. Wrócił Blue tusz. Bardzo dobrze napigmentowany za 12,99. Subtelne, satynowe usta. Tak, subtelnie satynowe. Przepiękne też te pomadki są. I tu mam właśnie Jordani, seria Jordani Gold. I mamy Eternal Glow podkład. I do tego pędzel za 19,99. Podkład w katalogu kosztuje 59,99 bez rabatu. Polecam, jeżeli ktoś by się zainteresował, polecam kolor. Bardzo bladziochy to wanilia tutaj pierwszy, neutral. I potem tak, porcelan warm to taki dla jasnych, ale żółtych skór. I polecam light beige neutral i ivory neutral. Ten polecam kolorek, ten tutaj i ten. Wraca przepiękny bursztynowy zapach. Taki ciepły, otulający Amber Elixir. Ja go uwielbiałam. Heliotrop, mandarynka, bursztyn. Bardzo wysoka koncentracja zapachu, polecam. Jest na okres jesieni, zimy, jest przepiękny ten zapach. Te dwa rodzaje perfum też bardzo lubię i polecam. Ale ten jest taki świeży. Ten jest już porzeczkowy, bardziej taki, wiecie, słodszy. Te są bardzo fajne perfumy, Soul Fever, kultowe moje ukochane perfumy Volare w tradycyjnej wersji, coś wspaniałego.
bardzo trwałe. I teraz słuchajcie, mamy nowość. Przy zakupie dowolnego zapachu mamy tą próbkę gratis. I to jest właśnie próbka tego nowego zapachu Giordani Gold Essenza Supreme. No, prezentuje się to obłędnie. Obłędnie. To jest edycja limitowana, nowość, esencja bogactwa. No kusi, kusi bardzo, nie wiem jak, nie zamawiałam teraz perfum, więc tej próbki nie było do kupienia tak samej, tylko w gratisie, albo mi to po prostu umknęło. Wow, ostatni raz w katalogu te. Przecież to są przepiękne perfumy. Esencja Blossom. O matko. Polecam. Pouces. Przepiękne zapachy. Tego nie miałam, tylko miałam chyba kiedyś w sklepie. Ten świetny. Przepiękny. To jest kwintesencja kobiecości ten zapach. Pouces. Jest niesamowity. Eliksir miłosny. Inspirowany legendą Kleopatry. I co tu mamy? Ananas Liang Liang. Indonezyjska paczula. Te też polecam. Różowe i czarne. Ja mam czarne, to są bardzo takie sexy. To jest maksymalna koncentracja zapachu, czyli takie, wiecie, perfumy. Perfumy. All or nothing. Wszystko albo nic. No, specyficzne perfumy, bardzo zmysłowe. No i mamy perfumy męskie. Pozwólcie, że przelecę. Jak będziemy robić katalog na święta, taki, wiecie, przegląd świąteczny, no to wtedy wspomnę o prezentach dla facetów. I tak, pielęgnacja Wound, czy Wound. Bardzo polecam tę serię z Offsem. Jest teraz w katalogu w promocji, czyli wszystko za 29,99, każdy produkt. Krem na dzień, krem na noc, serum i krem pod oczy, czyli komplet. Retinolowe kropelki. Jak ktoś zainteresowany retinolem, to polecam się zainteresować, bo jest super cena, 69,99. I mamy tak, słuchajcie, retinol to silny przeciwstarzeniowy i tak dalej. Retinol w mikrokapsułkach, maksymalna skuteczność, doskonała tolerancja przez skórę. No, 91% potwierdza redukcję widoczności głębokich zmarszczek. Słuchajcie, nie wiem, czy się skuszę na retinol w tym roku. W tamtym roku trochę próbowałam, ale nie wiem, nie wiem. Może to akurat by mi pasowało. Tutaj mamy AHA Peel, czyli Peeling AHA Novage Plus Pro... nie umiem tego nigdy wypowiedzieć. Pro Cuticals. Tutaj komplety, które są takie sugerowane. Zestawy. Sera, rewelacyjne sera, którego nie miałam ani jednego. Nie, no po prostu drogie jak fiks, no. Taka prawda, lepiej opłaca się brać w całym zestawie, bo samo serum kosztuje prawie 200 zł. A w zestawach mamy te sera po prostu już tańsze, bo cały zestaw kosztuje 400 coś. No to patrzcie, na 5 produktów. Chociaż tak, zestawy startowe są po 249, mamy serum, krem i jakąś próbkę. Tak, i zaczynamy tutaj Wello Sofi pielęgnację, czyli ja to też pominę. Wello Sofi suplementy, są multivitaminy dla kobiet, astaxantyna. Tutaj dział wyprzedażowy, też warto sobie zerknąć, coś wyhaczyć. Duży ten dział był. Higiena intymna. Produkty do stóp się zaczynają, bardzo dobre kremy do stóp. Tutaj mamy fajną golareczkę. A, i miałam Wam kiedyś właśnie powiedzieć, jak ten trymer mi się sprawdza. No, sprawdza mi się rewelacyjnie. Pod pachami, okolice bikini i robiłam raz chyba, regulowałam sobie pod brwią, takim cieniusieńkim, maluteńkim nożykiem. Super, super. Jest to takie ułatwienie i on jest taki poręczny. Po prostu bardzo, bardzo lubię teraz się golić. Żele, mydełka. No wiecie, jak to w Oriflame. Wszystko pięknie pachnie. Te mydła są, to są po prostu takie skoncentrowane zapachy. Ale mówię, nie przytłaczające, nie przerażające. Tylko takie, wiecie, że czuć to mydełko w całej łazience. No fajnie, jak się ręce umyje też.
akcesoria do włosów i szampony, odżywki. Zaczęłam szampon i odżywkę z Eleo. Teraz akurat w katalogu nie jest to w promocji, bo zrobili w promocji maskę do włosów Eleo, 35 zł. Nie mam. Kusi, bo na razie mam szampon i odżywkę. I jestem zadowolona. Dwa razy używałam dopiero, bo zaczęłam, tak jak mówię, skończyłam inne rzeczy. I powiem Wam, że wywarło to na mnie mega pozytywne wrażenie. Jak mocno, fajnie nawilżyło włosy, takie śliskie przy spłukiwaniu. I to się nie spłukuje do końca jakby. Cały czas te włosy śliskie. Fajne są po wysuszeniu, nie są spuszone. Super. Także jeszcze się zastanowię nad tą maską do włosów. Dobra, i tu mamy fajną rzecz, którą nie kupowałam, bo nie będę tak cudować. Ale tu mamy taki welurowy chyba. No. Takie mamy tutaj rzeczy do układania fryzury, robienia loków. Duology linię polecam do włosów. Bardzo dobra. Szampony, odżywki, maski, zwłaszcza bogata maska keratynowa. Super. Tutaj mamy troszkę jeszcze takich jakby letnich vibesów. Neon vibes, tak. Swedish Spa. Tutaj coś takiego. 50 do 50% taniej. Polubiłam się bardzo z tymi produktami Activel. Mam serię różową i pomarańczową. Stópki. No i właśnie z tej linii tutaj mamy nowe zapachy. Co mamy? Gruszka i tonka. Może być fajne, nie? Ekstrakt z tonki zwiększa poziom nawilżenia. To jest ta tonka tutaj i tutaj gruszka. I koniec, słuchajcie. A na końcu po 18 zł. Oczywiście bez rabatu. Cienie w sztyfcie. Patrzcie, jakie kolorki fajne. Ja mam je sprawdzone. Jestem pewna, ich jakości są zastygające, trwałe, nie zbierają się w załamaniach powieki. Także nie bójcie się, tylko wybierzcie kolor i kupujcie. I na dzisiaj to wszystko z przeżyć z Oriflame'em. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do mojego zespołu. Linki znajdziecie w opisie filmu. I życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa, pa.